15 października, a więc już niebawem, odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. W głosowaniu wybranych zostanie 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję, a tego samego dnia zaplanowano również referendum. Za organizację i przeprowadzenie wyborów oraz referendum odpowiada Państwowa Komisja Wyborcza, ale urzędy gmin i miast mają swoje zadania związane z organizacją wyborów. Dzisiaj chcę powiedzieć każdej i każdemu z Was, Twój głos jest bardzo ważny. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Pojedynczy głos jest jak kropla wody. Jedna nie ugasi pragnienia, ale tysiące czy miliony kropel tworzą rwące potoki. Jednej kropli wody nie słychać, ale miliony kropel dudnią spadając na ziemię. Wielu Polaków nie chodzi na wybory, uważając, że jeden ich głos nie ma znaczenia, ale gdy spojrzymy na pojedyncze głosy jak na krople wody, to wszystko się zmienia. Głosowanie jest jednym wielkim przywilejem, którym dysponujemy. Nieoddane głosy stają się zmarnowaną szansą dla naszej przyszłości. Edukacja, bezpieczeństwo, podatki, nasze pasje takie jak muzyka, sport bardzo często zależą od polityków, posłów i senatorów, a tych wybieramy właśnie w wyborach. Oni z kolei tworzą prawo, które reguluje chociażby te dziedziny, o których wspomniałem. Dlatego wspólnie zadbajmy o naszą przyszłość i głosujmy. Pamiętajmy, każdy pojedynczy głos ma wielką moc. I mój, i twój, i nas wszystkich. Wyobraźmy sobie, że uprawnione do głosowania jest 100 osób. Jeśli frekwencja wyniesie tylko 50%, oznacza to, że do wyborów pójdzie 50 osób, a większość z tej 50 to 26 osób. To oznacza, że 26 osób zadecyduje o przyszłości 100 osób. Dlatego tak ważne jest, by jak najwięcej z nas wzięło udział w wyborach. Pamiętajmy, 15 października wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum.